A człowiek jak pasterz, który w nocy anioł zmudził ze snu, biegnie na pasterkę, by tam podziękować Bogu za dar Zbawiciela. W czarnej nocy lśni z daleka kościół rozjarzony. Noc pasterka, na dzwonnicy wszystkie biją dzwony. Gloria, gloria, Bóg tej nocy na ziemię przychodzi. Dzwony biją gdzieś w oddali. Bóg dziś, Bóg się rodzi. Spieszą tłumy na pasterkę, północ pignią organy. Ksiądz odprawia przy pasterkę w śnieżną wyrodzioną. Wszystkie zwyczaje świąteczne wyrażają radość z narodzenia Chrystusa i pomagają przeżyć w wielkiej tajemnicy miłości do Boga, miłości Boga do człowieka. Tej miłości, która nam się udziela i otwiera nas na bliźni. Poprzez nie również wyrażam wdzięczność za to, że Bóg stał się jednym z nas. Boże Narodzenie, bądź dobry, pamiętaj, zajrzyj w swoje serce, gotowi nasz święta. Pomódlmy się, modli klima, moc szczęśliwego odradzania. Wszystko nam się rozkładało, węzły, konflikty, pomimania. I oby się wszystkie trudne sprawy rozwracały jak sukienki. Własne ambicje i urazy zaczęły świeżyć jak kukiełki. I oby w nas złośliwe jędze zamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stawiały, jak na choince barwnej świeczki. By anioł podał każdy dramat aż do rozdziału ostatniego, kładąc na sercach, podmatwanych sercach, jak na osiołka kompres śniegu. Wesołych świąt, a w święto niech się wstuje kolejne i domowki świętowe niech nam padną na zdrowie. Wesołych świąt, a z miasta pod świecze płyną miasta, życzcie sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. Z okazji nadchodzącej świąt Bożego Narodzenia składam im wszystkim serdeczne życzenia. Niech wasze serce zagości, pokój, radość, serduszko i plazma opromieni całe wasze życie. Niech Boże dziecię zdarzy was pomoże rozkład. Niech te radosne święta stają się okazją do wzajemnej szczęśliwości i dobroci. Thank you.
wszystkim wykonawcom dziękuję, paniom, które przygotowywały, pani Kasi, pani Eli, panu Markowi za przygotowanie nagłośnienia. Wam, moi drodzy, życzę zdrowych, radosnych świąt, jak najwięcej prezentów, szczęśliwego nowego roku, żeby w tym nowym roku Pan Bóg was natchnął i poza nauką nic więcej was nie interesowało. Dziękuję bardzo.